W strefie przygranicznej z Białorusią został przedłużony stan wyjątkowy. Zakaz wjazdu dla osób nieuprawnionych będzie obowiązywał do 1 marca. Sytuacja jest nadal napięta. Białoruskie służby dopuszczają się kolejnych prowokacji. Minionej nocy na polsko-białoruskiej granicy padły strzały. W okolicach Terespola ostrzelano maszty oświetleniowe ustawione przez polskich żołnierzy. Strzelano z broni śrutowej z terenu Białorusi. Wskazane badania i lokalizacja tego miejsca sugerują, że osoba albo osoby, które strzelały w te reflektory, musiały oddawać strzały z różnych pozycji, a zatem mieliśmy do czynienia z celowym działaniem. Powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Do Ministerstwa Obrony Narodowej został wezwany atasze obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień. Mamy jasny sygnał, że strona białoruska podejmuje i szuka różnych możliwości eskalowania sytuacji na naszej granicy. Dziś ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zaakceptowali sankcje nałożone na Białoruś za zorganizowanie kryzysu migracyjnego na granicy z Polską. Sankcje mogą jednak okazać się nieskuteczne, wskazuje politolog Marcin Drewa. Tutaj sytuacja jest bardzo napięta. Widzimy tą eskalację na granicy polsko-białoruskiej. Aleksander Łukaszenka ostrzega, że jeśli Polska pójdzie o krok dalej i całkowicie zamknie swoją wschodnią granicę, to Białoruś wstrzyma dostawy gazu do Europy. Taka decyzja nie należy jednak do Łukaszenki, a do prezydenta Rosji Władimira Putina, bo to rosyjski gazociąg przebiega przez Białoruś, podkreśla politolog Lucyna Kulińska. Tak naprawdę przecież jest to na rękę Putinowi, ponieważ Europa w środku zimy, pozbawiona zaopatrzenia w gaz, sama jakby będzie się wypraszała od Władimira Władimirowicza, aby Nord Stream 2 został uruchamiany. Póki co punkty graniczne na wschodzie Polski są otwarte, a sama granica nadal jest strzeżona przez polskie służby. Od dzisiaj działa nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która przedłuża zakaz wjeżdżania na teren przygraniczny z Białorusią dla osób nieuprawnionych. Wjazdu do miejscowości przygranicznych pilnuje policja, przekazał rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Oczywiście my też wystawiamy czy organizujemy punkty kontrolne, ale także patrole mobilne, punkty kontrolno-blokadowe. Także w innych miejscach, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten przesmyk łączący nas z granicą litewską. Przypominam, że nielegalne wkroczenie w taki teren jest wykroczeniem, za który może zostać nałożona kara grzywny, a także sąd może zastosować karę aresztu. Na podstawie ustawy minister spraw wewnętrznych i administracji wydał 3 rozporządzenia. Obecny zakaz wjazdu do strefy przygranicznej potrwa 3 miesiące, zaznaczył wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Ten termin może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu, a wszystko to jest uzależnione od aktualnej sytuacji. Na miejscu będą mogli pracować dziennikarze, jednak za zgodą i według wytycznych Straży Granicznej. W piątek przy granicy powstanie polowe centrum prasowe. Ta możliwość lacjonowania, wjechania na teren objęty tym rozporządzeniem będzie organizowana w sposób pozostający pod opieką Straży Granicznej, bo bezpieczeństwo mediów, bezpieczeństwo dziennikarzy jest tutaj dla nas absolutnym priorytetem. Na tereny nadgraniczne z Białorusią nadal nie będą mogli wejść aktywiści i policja.